Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku z Heroes Chronicles Władcy Żywiołów. Moi drodzy, troszkę przyznam szczerze, że tęskniłem, bo ten weekend miałem dosyć mocno zajęty. Po jednym odcinku nagrywałem wczoraj, był taki jeden na szybko tylko zrobiony odcinek, bo cholery, śpieszyłem się, miałem urodziny dzień wcześniej, potem jechałem do mojej rodziny jeszcze własnej, miałem urodziny, potem jechałem do rodziny. Całkiem sprawnie. W każdym razie myślę, że możemy wrócić już do naszej rozgrywki. Save trzeci, nie pijcie tej wody. Misja trzecia, przepraszam. Faktycznie też widziałem, że mi przypomnieliście, że powinienem był do tych wrót żywiołów podejść jeszcze innymi bohaterami. Troszkę to zgałgoniłem, muszę przyznać, ale myślę, że w ostateczności jakoś tam to przeżyjemy. Drewno, kamienie. Kim ja gram? Fortecą. Chyba więcej kamieni używam, tak mi się wydaje. No, chyba tak. Tarno musi zdobyć wszystkie cytadele. Bohaterowie będą ograniczeni do 20 poziomu, ale Tarno trzej najlepsi kapitanowie przejdą następny. Kula sztormu będzie przechodzić do koniec scenariuszy. Okej. Go. Gdy Tarnum dotarł do wymiaru wody, władcy żywiołów już ruszyli do naszego świata. Podstępny atak Tarnuma okazał się wielką pomyłką. Teraz Tarnum musi przejąć kontrolę nad wszystkimi czterema żywiołami, jeśli chce mieć jeszcze nadzieję na powrót do domu. No dlaczego? Nie wiem, gdzie to było powiedziane, że... Nie wiem. Nie byliśmy w stanie wrócić do naszego wymiaru, gdy Władca Powietrza opuszczał swe królestwo, zniszczył bramy do chmur. Mając u boku tych wszystkich czarowników, mógłbym się spodziewać, że któryś ostrzeże mnie, iż jedyną alternatywną drogą powrotu jest opanowanie wrót żywiołów. Musiałem udać się aż tu, do wymiaru wody, by pokonać żywiołaki wody i żywiołaki lodu. Okej, to są moi generałowie. Faktycznie tych żywiołaków wody jest od chuja jeszcze trochę tutaj. Dobra, ale chyba damy radę. Szkoda tylko, że moje miasto jest gównem. Okej, cóż, przeżyjemy. Tu masz tylko magów, tak? Aha, tutaj nic nie weźmiesz. Dobra, to idź czyścić to wszystko. Musisz bitwę po bitwie rozgrywać, przyjacielu. Jaki spell? Prosta. Jednego nie zabijesz. Zresztą właśnie, nie silni ci nawet ruchu, przyjacielu. No, jedziesz dalej na południe, tu jest Risa. Zbierz to i hajs. Jeźdź tu. Tu. Tarnum ma jak umiejętności. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam jest. Przypuszczam, że magia wody. Jakieś takie dziwne przeświadczenie. Tutaj wszystkie czary wody są mocniejsze na tym, w tym wymiarze. Czyli trzeba wyautować szybko. Bless. Dobrze. 210, czy cię zabije? Idealnie. Dobrze, mamy to. Niech podejdzie bliżej. Z jednej prostej dostanie i po nim. Mamy jeszcze blesa mamy w ogóle na sobie, więc te nasze obrażenia są dużo lepsze. I przyznam wam, moi drodzy, kurczę, troszkę tęskniłem za tym graniem. Tak dobrze, że sobie zrobiłem dwa dni takiego w sumie luzu w dużej mierze. Teraz mam trochę większą ochotę od razu grać w te Heroesy. Tak samo mam sporą ochotę do Europki wrócić i do Dawn of War'a, bo nie mam nic ponagrywane, więc w gruncie rzeczy jest ku temu teraz okazja, więc świetnie się składa po prostu, bo będę mógł sobie ponaparzać troszeczkę teraz bez skrępowania. I po tobie. Tarno nam się dosyć sprawnie to czyści, jak widzę. Zdaje się jeszcze tego wyczyść od razu, jak już jesteśmy w tym temacie. I co tam jeszcze? No, dałbym wolać, że dzisiaj będę musiał nagrać. Zobaczymy, czy ja się ze wszystkim zdążę z wysłaniem. No nie mam po prostu szybkiego internetu bardzo, więc generalnie u mnie problem najczęściej jest nie fakt, czy ja zrobię te materiały jednego dnia, tylko czy ja zdążę je wysłać wszystkie. To jest najczęściej największy problem u mnie. Ale chyba nie, chyba powinno się udać. Tak mi się wydaje. Dobra. Żaden raz nie weszła magia. Przepraszam, żadnego razu nie weszła w ogóle ten. Slow na nich, nie? To jest kiepsko. Zaraz tu będziemy odblokowywali. Szkoda, że ja na tym torosarze nie mam artylerii, naprawdę. To jest generalnie strasznie intrygujące. Powiedzieć tu pewnie magia wody. Tak bym wstawiał. Wymiar wody jest gorszy niż wymiar powietrza. Wszystko faluje zwolne w górę i w dół, jakby cały świat znajdował się na skutek sztormu, na statku podczas sztormu. Nawet gdy stoję na stałym lądzie, jeśli to całe błoto można nazwać stałym lądem, czuję, jak ogarnie mnie choroba morska. Barsolar upiera się, że najważniejszą umiejętnością, którą należy opanować, jest nawigacja, ale ja sądzę, że magiczne urządzenie uleczenie mdłości jest znacznie pilniejsze. Przykro mi, Lordzie Tarno, mój Barsolar. Nie znam takiego lekarstwa. Zastanawiam się, czy mówi prawdę. Pewnie cię wywalił. Faktycznie, ta nawigacja może być przydatna w tej misji. Czary by się przydały w magii wody w końcu, jakiekolwiek.
Dobra, po wszystkim. Jesteśmy dużo szybsi od nich, więc to nam pomaga. A Waterwalka nie mam, nie mam, na pewno nie mam. Mam tu kulę firmamentów, czy jak to tam się zwie. Cudactwo. Ktoś prostał? Por favor. Prawie ty. No prostej, zapraszam. Rybiaków tych. Tu nie grasz. Okej. Okay. Wszyscy przeżyli, patrzcie. Magia po prostu. Dobra. Co? Co za pomysł? Może jednak drewno trzeba było brać, co? Teraz tak myślę. Że to może jednak był lepszy pomysł. Okej. Okay. Aha, nie wziąłem kopalni drewna. No to tak, to trochę kiepsko. No dobra. Jedziemy zatem. Nawigację. Kurde, no wezmę to nic. Jeszcze nie, nigdy nie miałem żadnej logistyki. Nie jestem przekonany, czy chcę. I bardziej skłaniam się ku wersji, że chyba jednak nie chcę. Wierzę, że będę miał logistykę albo chociaż pathfinding. Chociaż. Strasznie dużo hajsu. Wyjątkowo dużo hajsu. No statek to i tak z tym zrób. I co? Na statek wbije się. Drop it like a hot. Dobra. Lecimy. Gdy spotkaliśmy dzisiaj rano, Barsalar zaczął potrząsać głową. Próbowaliśmy już całą noc wykorzystać wszystkie środki magiczne, ale po prostu nie możemy skontaktować się z królem Magnusem. A więc jesteśmy zdani na siebie, stwierdziłem. Tak, obawiam się, że uznano nas za zaginionych. Cóż, nie możemy zrobić nic innego, jak tylko kontynuować nasz pochód, odparłem, próbując ukryć zadowolenie. Być może teraz nikt nie będzie przeszkadzał mi w dowodzeniu tą armią magów. Słusznie. Samolubny kutasie, jak zwykle. Yo. Wygląda mi tak świetny target na łańcuch piorunów. Spróbujmy. 810. Jeden mag mi zginął, szkoda trochę. Ale przynajmniej się poradziliśmy z nimi dosyć sprawnie. Coś takiego... A, to też mi przeszło? Ho. No to tego nie było w informacji prasowej, że mi to przejdzie. Ale jak przeszło, to kurde, w sumie na co mam narzekać. Też teraz. Ty też, tutaj. No faktycznie, tutaj nie ma nic poza, kurde, pływaniem na tej mapie. Jeszcze golemy weźmiemy i chyba tyle, jeżeli chodzi o tą mapkę. Bazyliszki królewskie. Ojej. 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 Tym bardziej trzeba im przyłupać z tego. Czemu nie dałeś im slowa, przyjacielu? Zobaczymy. One są chyba dosyć szybkie bazyliszki, nie? Oj. Oj. Ryzykujmy. Dobrze. Nie chcę nawigacji, wal się. Dobra. No i ciskamy dalej. Jesteś dobry Torosar nawet. Kurde. Nie, no pewnie. On ma bardzo dobre statystyki, a w sumie tak się, kurde, sram. Nie ma, nie ma pod dziesiątki ma wszystkie staty, więc... W ogóle nie ma na co narzekać. Ma balista, może troszeczkę im łupnąć przez ryj. Kurde, no dlaczego by nie? Za setkę? Ile w macie hapsów? Nie, no to was nie zabije. 120 potrzeby obrażeń, no to niestety. Jeden żywiołak, no to może nie jest najlepsza rzecz na świecie. Mówi się rzeczy. Powinno być. O, nie zabił mi żadnego gargoyla, więc luzik. Tak, zdecydowanie w tej mapie, moi drodzy, jak gracie, bierzcie drewno. To jest coś chyba, co jest dużo bardziej przydatne, jak na moje. Więc polecam ten styl życia. Okej, skaczmy turkę. Tak czy nie? Kurde, no masz tą nawigację w sumie, to na co ty masz do cholery czekać? Możesz iść pływać na morze. Drewno mamy jakiekolwiek, przynajmniej.
Oży drzewko. Żywiołaki lodu, żeby tam miała być kolejna cytadela. Torosar też weźmiemy, no weźmy to. Spróbujmy więc. Na dwóch generałów z tym będziemy ganiali. No i śmigaj tutaj pływać mi po tych kamieniach i po tych innych cudactwach. Teraz mi się drewno skończy, słuchajcie. Już widzę to. Dzisiaj Barcelar wziął małą i kilka chochlików jako załogę. Mam zamiar zbadać ten wymiar i zlokalizować naszych wrogów. Nie wątpię, że chcę też zbadać specyficzną naturę tego miejsca. Przez ostatni tydzień ukrywał się w swoim namiocie częściej niż zwykle, robiąc jakieś notatki, ale utrzymałem go w ryzach. Gdy zniknie mi z oczu, rozkazałem mu przesłać regularne raporty. Barcelar to jest jakiś badass. Kurde, może być trudna bitwa. Ja mogę stracić, słuchajcie, tutaj trochę żołnierzy, a nie chciałbym tego. No, dobra, zobaczymy to. Oni mają 6 razy ile? 30, czyli 180 hapsów. No spokojnie. Ryzykujmy zatem, że nie zabije mi nikogo. 3 punkty obrażeń mi zadał. No to chyba nie jest najmocniejszy na świecie. Żył te, o. Bobołaki. Czy ja was chcę do armii? Teraz pytanie jest 100 punktów. Bo nie wiem, czy ja w ogóle chcę was do armii, wiecie? No tu widzę, że mogę ich wziąć, ale oni mi generalnie spowolnią mnie. Trochę zjebałem to, ale okej. Trochę mnie generalnie spowolnią, ale... No musiał przemyśleć to. Mamy zamek. No sporo hajsu, bardzo dużo hajsu bym miał. Nawet powiem, wyjątkowo wręcz dużo. Zostaw sobie tylko gargulce. Będziesz mi zbierał, wiesz? Lisa sobie tutaj zbiera. Weź tą ziemię, no. Odwiedzę latarnie morskie, a będzie szybciej posuwać się naprzód. No chętnie bym bardzo chciał. No, kolejna kopalnia drewna, widzę, że tutaj się znajduje. Mój instruktor magii Hermos odkrył kilka interesujących informacji na temat dwóch artefaktów, które są podobno ukryte w mierze wody. Osobno zarówno naszyjnik nawigatora, jak i hełm wilka morskiego zwiększają prędkość podróżowania po wodzie, a liśma się oba zmieniał się w kapelusz admirała, pozwala on wchodzić i schodzić po kodu okrętu bez utraty reszty punktów ruchu w danym dniu. Cóż za potężny przedmiot? Co za potężny przedmiot? Arcymak. No fajnie. Szkoda, że tak nie w czas, bym powiedział. Jakaś chorągie śmieszna. Przejmijmy to. Grupa tych gałganów jeszcze mi pozostaje. Czy was muszę pokonywać? Nie bardzo. Was tylko pogońmy. Zaryzykowałbym chyba i nawet nie rzucał czaru na nich żadnego. Zobaczymy, co ja wrzucę. 7 punktów obrażeń. No to w ogóle nie ma co się martwić. No, zdecydowanie. Sporo wojska tu by było tego potencjalnie. Gildia magów, obowiązkowo teraz. No dobra, pływaj raczej, moja kochana. Strasznie dużo rzeczy związanych z cytadelą, tu jest bardzo dużo. Dobra, śmigaj tak. Zacznij od tych chochlików tutaj. I tam dalej lecisz, dobra, koniec tury. Bardzo duże biomy związane z tym, z cytadelą. Żeby tu miał być zamek? No, to będzie trudniejsze. Jeden, cztery. Dobra. Teraz mogę was autować powoli tym. Bardzo dobry pomysł. Slow. O, 9 hapsów już mi tylko zostało. Jeden, jeden. Spoko. Co za walka, co? Pasjonująca. Jest cytadela. Spoko, fajne miejsce. To jest dużo w ogóle wojsk, jakby się uprzeć i zbierać tych żołnierzy wszystkich. To jest chyba kolejna cytadela w takim razie tutaj powinna być. Tak mi to wygląda przynajmniej. Jakby się uprzeć i zbierać te wojsko stąd, to naprawdę można stworzyć strasznie fajną armię w oparciu o cytadelę. Której nienawidzę, ale okej. Znaczy, nie nienawidzę, ale no, nie wiem, nie lubię jakoś strasznie nimi grać, więc... Wiem, że są dobrzy i bohaterowie są bardzo fajni,
Cała ta podróż po wodzie jest straszna. Tracę na wadze na skutek ciągłych nudności i wciąż nie mogę przyzwyczaić się do walki. Gdy grunt rusza się pod stopami, wygląda to na to, że tylko ja mam problem z chorobą morską. Czarownicy poruszają się tu bez problemów. Gdy zapytam, jak to robią, każdy udzielił mi innej rady na nudności. Oczywiście żadna nie skutkuje. Mogłem jeść tylko suchary i popijać herbatą. Horda. Kim ty kurwo jesteś? A z tych zmontujmy tylko. Tak, i dzisiaj co? Dwa odcinki. Dzisiaj dwa, wróćmy do dwóch odcinków. Kurczę, też mi brakuje troszkę, ale krótsze, dobra? Przeżyjemy, mam nadzieję, 20 minutówki, jak sobie robimy zwykle 20, 20 plus, 25. W zależności ile tam ochoty i woli jest. Takie dwie dzielnice w Warszawie, hehe. Taki żarcik, kosmonaucik. A teraz weź ekspert. Nie chcę nawigacji, zostawcie mnie w spokoju. Nie lubię tych map, są tak ustawiane te umiejętności na nich. Swoją drogą zastanawiam się, jak to jest ustawiane w edytorze map, gdzie jest taki skrypt. To jest ustawienia chyba mapy, odnoszę takie wrażenie. Jakie umiejętności mogą dojść chyba, tak? To, jeżeli to dobrze rozumiem. O, zielony. Dobrze, że przy tam nie spierdolił. Dobra, spadać. Dawaj mi kopalnię drewna. Dobra, ciśniemy. To odwiedzane było, nie? Tak. Jeszcze nam zostały tutaj dwa budynki. No fajną armię tych niskich jednostek możemy zebrać tutaj sobie. Okej. Okay. Zaczyna się być ciasno. Dropniesz mi się jeszcze tutaj. Dobra. Później, no i ratusz będzie za moment już, więc nie ma się co martwić w takim razie. Tutaj dom rady miasta. Że kurde, faktycznie warto zrobić to. O, gdzie jest ten pierwszy raport od Barcelara? Muszę przyznać, że nie spodziewałem się sowy, która wyląduje na pobliskiej gałęzi, zacznie mówić na samym głosem Barcelara. Lordzie Tarnum, pokonałem już szmat drogi i zauważyłem, że wyłaki wody i lodu blokują niemal każde przejście w tym królestwie. Atakują bez ostrzeżenia, ale do tej pory udawało mi się ich uniknąć. Może warto wyznaczyć jednego bohatera do walki z nimi, podczas gdy drugi będzie zbierał zasoby, pływające po powierzchni. Na wodzie unosi się niezła fortunka. Przysądzę, co udało mi się zgromadzić. Rozjrzałem się wokół, nie będąc pewnym, co oczym mój Barcelar. Sowa przyniosła małą sakiewkę związaną do jednej z łap i opuściła ją w mojej dłonie. Nie odleciała. Zanim zdążyłem rozwiązać troszki, sakiewka wybuchła przed moją twarzą, niemal grzebiąc mnie pod stertą drewna i złota. Barcelar też potrafi śmieszny żart zrobić, zobaczcie. Też jest zabawnym człowiekiem. O, slow. Znaczy, to niepotrzebnie dawałem wait, ale okej. Okay. No chyba tylko po to, żeby mieć dwa strzały pod rząd. Okej. Okay. Chodźcie, człopaki, do mnie. A teraz miałbym prosto, w sumie niepotrzebnie strzeliłem. Gdyby się zastanowić. Okej, okay, tu masz też prostą. No ile ma się strzał w ogóle? Tych ciekawości. Nie sięgniesz. Bless. O Jezu, wy macie po 32 strzałki. Ła, świetni ludzie. Nie wiem, czy jest jakakolwiek szansa, żebyście to zużyli w jakiejkolwiek bitwie. Strzelcy najczęściej nie żyją tak długo. O, ty przylecisz do mnie. Cwaniaczku. Osiemnaście obrażeń, nie mało. Czemu nie w niego? Bez sensu. Dobra. Tu nieodwiedzone to jeszcze to, to i to. I mamy cały tydzień obskoczony. Tu się dropu tutaj, dobrze, szybciej się dropniesz. Okej, okay, giciorek, misiorek, mamy to. Ratusz, kapitał jutro i Ginny, mamy wszystko. Magusową gildię, właśnie jakie to są czary, woda pewnie, tak? O właśnie, jak się spodziewałem. Czyli wszystkie jedynki pewnie z wody. Brakuje mi tylko ochrony przed wodą, czyli pewnie biblioteka i witamy. Z tego, co mi się wydaje, bo mogę się mylić. Szczerze powiedziawszy, to przyzwanie okrętu byłoby na pewno głupie teraz. Przydałby mi się ten czar. Zdążysz dojechać? Oj, nie zdążysz. Niepotrzebnie. Kapitol, tak, dokładnie. Pam, 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 pam. Pam, pam. Cudowna jest ta muzyka. Naprawdę mi się tak podoba Fortress muzyka. Wyjątkowo. W Cytadeli też jest. Sorry, w twierdzy też bardzo lubię. Znowu. Seria. Okej. Okay. Let's go. Chodźcie, gałganie. 22. Dużo. Stąski.
Bez sensu. Nie rozumiem, czemu tego dolnego nie atakuje wtedy. Dobra, przejdziesz tędy, bo jeszcze bym chciał, żeby przeskoczył mi przez mój zamek nowy. Czy nowy, stary. Ty, co ty możesz osiągnąć w swoim życiu? Nie wiem, popłynąć tu? A, maszynik nawigatora. Fajnie. O, wiesz co zrobić? Dasz mu statek, a ja popłynę sobie Tarnumem w tą stronę w takim razie. Dobra, tak zrobimy. No, Tarnumem popłynę tutaj. W sumie zahaczę o moją wyspę po armię. Gdybym się teraz zastanowił. To jest głupi pomysł. Pam, pam. Kuźnia. No i co, ratusz obowiązkowo musi być, nie? Dobra, skończmy turkę. Przeraza. Okej, okay, giciorek. Teraz tak to zło. Jak już tu jesteś, zbierz to. Zbierz to. Zbierz to. Drop mi się tu. Tarną wskoczysz tu. Zbierzesz to. Spróbujemy ten opuszczony statek pojechać. Zobaczymy, jak tam będzie z walką. Biblioteka obowiązkowo musi być. No, się upewnię tylko, że to jest ten czar, o którym myślałem. Ulepszeni magowie po prostu są tańsi w ulepszeniu i tyle. Taka jest różnica. No tak jak się spodziewałem. Ochrona przed wodą. Antyżywioł wody znaczy się. To się tak ładnie nazywa, a nie ochrona przed wodą kolego Ignacy. Chociaż na jedną turę będziesz szybszy. Pięknie. Nawet nie zbierzesz kochlików teraz na koniec. O, jest i zieleniak. Dobra. Zapiszmy sobie rozgrywkę, bo ja nie wiem, jak trudny będzie nasz oponent. No bez slowa to nie wiem, czy mi się uda. Może być intrygujące. Tylko dobijesz. Tu jest jeszcze kwestia trudna. 16 obrażeń, dużo. No właśnie, trochę do dupy. Nie, to tak się nie robi. Tak nie robimy. Ja nie chcę stracić tego maga. To nie wiem, czy to jest warte. Tam jest kilka złota w sumie. Więc chyba to nie jest tego warte. Dużo bardziej już warte jest to. Nawet chorągiew żywiołaków lodu. Ale na korzyść po prostu posiadanie w przyszłości naszyjnika nawigatora i nie bycia zmuszonym do posiadania przepraszam, nawigacji. Zawiesiłem się gdzieś. Przez sekundę moje myśli gdzieś mi poleciały. Dobra. Tutaj ja bym chciał jeszcze to. Bo to oczywiście obowiązkowo musimy mieć za moment. O, jest i Gaugan. Sobra Solara wróciła z krótką wiadomością. Na północy znajduje się miasto nieobsadzone przez wroga. Przynajmniej nie było, gdy wysłał tą wiadomość. W tej chwili mam zastosowanie dla wszystkich zasobów, jakie znajdę, więc to dobra wiadomość. Horda żywiołaków wody. Okej, okay, to zapiszmy. Może być taka finałowa bitwa nasza. No, faktycznie horda. Zobaczymy, co nam się uda strzelić. Jakim czarem? Heist. To zupełnie niepotrzebny. No i też już powinno być spoko. Prosta strzałka. Jest elegancko. Prosto masz. No, okej. Okay. To na pewno pomoże. Kałuże po nim zawsze zostały, tylko to śmieszne. Proszę, ekspa. No i druga ciężka bitwa przed nami. No dobra, to jeszcze jedno zrobimy sobie. Zobaczymy, jak wy jesteście ustawieni. Piękny setup. Idealny wręcz setup, oczywiście, pod nasz ulubiony Chain Lightning. Jeszcze osłabienie, żeby mam obrona zeszła w dół. Okej. Okay. Ile mamy manyś? 12. Oj, niedobrze. Dawaj obronę. Jest 1000 złota i poziom. Zaawansowany ogień. Niech będzie. Wrócisz na statek, popłyniemy do siebie. Dobra, tutaj śmigasz. Śmignij tu. Śmignij tu. Dobra. Po kolei. Zobaczmy to poulepszajmy tych gałganów już. Nie jest to dużo. Ale zawsze przydatne. Sanktuarium obowiązkowo. Dobra. No i co, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za tym za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, więc klasycznie, ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a widzimy się już o 19.30.
Widzimy. Trzymajcie się ciepło. Pa!